Panie, za przyjęcie tego sprawozdania i za udzielenie absolutnie. Zmienię to. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja spotkała się 7.3.2013 Rady Ministrów Miasta. Komisja przyjęła następujący porządek obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, przegląd korespondencji, czyli wniosek do zarządu. Pierwszy. Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wnioski jest do zarządu o wysłanie pisma w sprawie nieograniczonego bezpłatnego wjazdu i parkowania na terenie Szpitala Świętego Rafała w Krakowie na osoby niepełnosprawne. Na tym posiedzeniu zaproszono rozmowę. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej? Rozumiem, że nie ma. W związku z tym przejdziemy do podpunktu A. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zasad dofinansowania i kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i opiekunów na wyjazd dla osób niepełnosprawnych. Jest ze względów technicznych ten projekt uchwały przygotował zarząd, natomiast pan przewodniczący o tym będzie też szerzej mówił, gdyby te zasady i ten regulamin został opracowany przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. Zarząd po zapoznaniu się z tym regulaminem, z tymi zasadami proponuje zaopiniować pozytywnie. Z prośbą o taką opinię wystąpił do nas Wydział Spraw Społecznych. Wszystko wskazuje na to, że to zadanie powierzone organizacja tego wyjazdu dla osób niepełnosprawnych zostanie zrealizowane. Tak jak Państwu mówiłem na kilku ostatnich sesjach, ja odbyłem szereg rozmów z panem dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych, panem Żądło i z panem pełnomocnikiem prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych, panem Bogdanem Gonsalem. Tak jak mówiąc, bardzo pozytywną rolę pan pełnomocnik odegrał przy przekonywaniu Wydziału Spraw Społecznych do tego, aby Wydział zgodził się być takim formalnym realizatorem tego zadania. No i tak też się stało. Wydział Spraw Społecznych będzie formalnym realizatorem tego zadania i przeprowadzi taki przetarg na wyłonienie takiego realizatora faktycznego, fizycznego, czyli firmę, która te czasy zorganizuje, zapewni transport i zakwaterowanie dla naszych niepełnosprawnych mieszkańców. Natomiast tak jak mówię, wnioski został postawiony przez Wydział Spraw Społecznych taki wymóg opracowania takiego regulaminu, pewnych takich precyzyjnych kryteriów, w oparciu o które Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, ale także w tym pewien udział będzie miał Wydział Spraw Społecznych, przeprowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w tym turnusie. No i ocenię te zasady i w opinii zarządu te zasady, te kryteria zostały dobrze wskazane. I tutaj prosiłbym pana przewodniczącego o zabranie głosu i o to, żeby pan powiedział parę zdań na ten temat. Dziękuję. Pierwsze, proszę Państwa, to nie nazywa się regulamin, tylko zasady, bo nie wiem dlaczego to nie przeszkadza regulamin, tylko zmienili na zasady i precyzyjne. Zafinansowanie i kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i opiekunów na wyjazd dla osób niepełnosprawnych w programie usprawniającym integrację w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu dla dorosłych w zakresie zadania realizowanego w ramach środków powierzonych dla kresu problematyki osób niepełnosprawnych przez Radę Gminy Finansy Podwójnej. Turnus zawiązuje rehabilitacyjną w czasowym moduł korzysta wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie zakwalifikowane przez organy orzekające do znacznego stopnia niepełnosprawności dysfunkcji narządu ruchu kończy dolnych.
Osoby niepełnosprawne ubiegające się o uczestnictwo w turnusie grawitacyjnym w czasowym składają w siedzibie Rady Miejskiej, która jest koordynatą zadania dopiero do 15 kwietnia bieżącego roku kalendarzowego. Muszą złożyć wszyscy, żeby dalej coś ruszyło. Biuro Rady potwierdza przyjęcie wniosku oraz nadaje numer wniosku. Także jeszcze jak wniosek będzie, to jeszcze numer będzie wpisany. Kwalifikacja osób na turnus grawitacyjno-czasowy zostanie przeprowadzona przez zespół kwalifikacyjny. Zespół składający się z przedstawicieli Rady Dzielnicy i Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Krakowa. Panie Panie, jeszcze znajdziemy. Teraz tak. Obsługę kancelaryjną, prac zespołu zapewnia Biuro Rady Dzielnicy 11. Miejsce za, teraz tak, posiadanie orzeczenia znacznego stopnia niepełnosprawności z przyczyn dysfunkcji narządu ruchu kończynowego. Miejsce zamieszkania na terenie dzielnicy 11. Dochód nie przekraczający 912 zł netto na członka rodziny, w przypadku osób samotnych 1084 zł. Lista osób zakwalifikowanych zostanie przedstawiona przez zespół kwalifikacyjny do dnia 25 kwietnia. Później. 10. Lista osób zakwalifikowanych przez zespół kwalifikacyjny musi uzyskać pozytywną opinię przewodniczącego Rady Dzielnicy 11. Przewodniczący swoje opinie wydaje do dnia 10 maja. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 15 maja bieżącego roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy 11. Lista będzie zawierać numery wniosków nadane podczas ich złożenia. Odwołanie w formie pisemnej o decyzji zespołu kwalifikacyjnego można składać w Biurze Rady Dzielnicy 11 w terminie 7 dni od daty wywieszenia listy. Odwołania będą rozpatrywane przez przewodniczącego Rady Dzielnicy do dnia 30 maja. Ja z tego miejsca chciałem podziękować panu przewodniczącemu za interwencję, bo na pewno z tego nic nie było, tyle trzeba się usłyszał od telefonu, co wykonało te prośby. No i pani Alinie, to też się męczyła, pisała, przepisywała. No naprawdę idą do nieba. Ci ludzie jak pojadą, to pojadą do nieba chyba, co tyle potrzeba było, tu, że widzicie, tu jest wszystko pisane. Tu nie regulamin, bo nie pasuje zasady. Takie wymyślają. I tu jest taki wniosek, jeszcze co jedno tam było dla nich. Bo nic nie mogą z tym pogodzić, że dlaczego my jesteśmy, że chcemy finansować całość. Oni powinni złożyć wniosek, wyjść do PFRON-u, wziąć wniosek z PFRON-u, przynieść i tam PFRON zakwalifikuje czy nie. I później przyjść tutaj i tu znowu by trzeba było jakąś sekretarkę, panie, nie wiem, którą, jak skończyć, gdzie kto, skąd wziąć, żeby ona tu znowu kwalifikowała te wnioski i to także to się zrobiło tak, że nie pojęcie. Także na pewno ci, że ludzie pojadą, będą złote, bo znaczeni będą. I teraz jeszcze jest kwestia, że dalej my nic nie wiemy, bo wspomnę. Taka jest prawda. Tak, no dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie, proszę bardzo. Pani radna, proszę. Rozumiem, że jak my to teraz uchwalimy te zasady, to potem to idzie do wielodziału tam do sala i oni to muszą jeszcze jakby uznać, czy to już jest uzgodnienie? Nie, to jest uzgodnienie, bo to jest uzgodnienie. Nasza komisja uzgadniała że nazwa turnu rehabilitacyjną w czasowym jest również uzgodniona. Tak jest, wszystko jest uzgodnione. A teraz powiem jedną rzecz. Dlatego unika się przynajmniej w czasie, kiedy wprowadzaliśmy to zadanie, ten pomysł w ogóle, żeby dawać pieniądze na wyjazd, że to mają być najbiedniejsi niepełnosprawni w celu właśnie integracji i poprawy stanu zdrowia, prawda, bo to o to chodzi, to były też wprowadzone wtedy do sali z tym jego numerem oczywiście historii. Na początku tam nawet nie on sam, tylko jego pracownicy tam się podziwowali. Natomiast ja Państwu powiem, to jest tak, jeżeli nazwiemy coś turnusem rehabilitacyjnym, to właściwie powinni nawet mówić. Dlatego unikaliśmy tego, co to miał być wyjazd rehabilitacyjny, wyjazd integracyjno, jakiś nie pamiętam, no jest to w nazwach.
ponieważ turnusy rehabilitacyjne z zasady są finansowane przez PFRON via MOPS oczywiście, bo to jest zadanie zlecone naszemu MOPS-owi. W MOPS-ie się składa o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, nie w PFRON. Więc ta osoba, gdybyśmy uniknęli tej nazwy, nazwali zadanie inaczej, to z czasy, no to już tam pan szedzie, ale to nie jest turnus rehabilitacyjny, to jest po to, żeby, rozumiecie Państwo, po prostu w ustawie o osobach niepełnosprawnych turnus rehabilitacyjny jest w pewien sposób zastrzeżony. I stąd się biorą te kłopoty między innymi. Ale... No Państwo, to nie jest tak, bo ja tam już siedziałem prawie półtorej godziny i to jest od nich pomysł. To nie jest pomysł nasz. No to zmienili zdanie. Nie mogło być inaczej. Trzy lata temu była właśnie rozmowa na temat, że nawet nie używać tego określenia. No, nie było możliwości, ale zmienić to oczywiście. A druga rzecz, bo rozumiem, że te zasady są ustalane na rok. Bo chodzi mi o tą kwotę. Tak. O kwotę, że ta kwota jest zmienna, prawda? Tak. Czyli to są na ten rok. Tak jest, dokładnie. Są kwoty inaczej. A nie, no to chodzi mi tylko o tą nazwę i o ten podział jakby ról. Że dlatego się powiedział, że my chcemy za wszystko płacić. Tak. Natomiast jak się to inaczej nazwie, to zadanie, inaczej się go określi. Stąd to całe uzasadnienie, może wykluczenie społeczne, że integracja w dzielnicy i tak dalej, bez używania słowa, oczywiście program rehabilitacyjno-psychologiczny, tam i tak dalej. Jeszcze byśmy mieli napisane to, jak pani mówi, tak było napisane. I tak się zgodziło. Ale oni już zmienili, bo to nie pasowało. A proszę Państwa, nie mam tego. Ja tylko pani powiem jedno. Dzięki jednemu radnemu takiś powstał bałagan, to powiedziałem oficjalnie. Dość mają w zeszłym roku, już więcej nie potrzebują awantury, żeby cały Kraków postawiony był na rozumiem, że nikt przez poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad drukiem nr 2713 z projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zasad dofinansowania i kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych na wyjazd dla osób niepełnosprawnych z urzędu usprawniającym integrację prawa zapobiegania wykluczeniu społecznemu dla dorosłych w zakresie zadania realizowanego w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych przez Radę Finansów Edukacji. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?